Cezary Ślązak, zespół 2 plus 1. Pięknie tańczyłeś tam w tym Easy You Can Dance teraz, bym wygrał. Wygrałbyś? Wygrałbym. Startuj. Słuchaj, tak naprawdę ty byłeś od początku w zespole, prawda? Nie. Ja byłam na pierwszym koncercie 2 plus 1 na Pięterku w Bristolu, 71 rok. Janusz, Elżbieta i Andrzej Lipiński. Tak, pierwszy jest ich koncert. Tak jest. Strasznie byliście młodzi. Elżbieta miała 17 lat. Jak to było? To naprawdę była taka pierwsza wielka miłość Elżbiety. To od razu od pierwszego wejrzenia. Czyli co, Janusz wszedł? Nie. My żeśmy grali jakąś imprezę w szkole właśnie, u Eli w szkole. I ona wyszła na konkurs zaśpiewać. Wygrała. Po 2 tygodniach Janusz przychodzi i mówi: słuchaj, będzie wokalistka. Przychodzi, piękna dziewucha. Mówię, dobrze. Ale Janusz wtedy już miał żonę. Rodzinę, prawda? Miał rodzinę, tak. Miał żonę i córkę. Lila była, tak. Co, i od razu był taki sukces? Od razu wiedzieliście, że będziecie taką kapelą numer jeden w Polsce? Nie. Janusz to był przekonany, że to będzie... To, bo on słuchał właśnie tej muzyki, a czego innego troszeczkę, a Ray Charlesa, a on, Steely Dan, także to jest... To były takie czasy, kiedy samemu się trochę robiło sprzęt, co? O, razem z Januszem zdobywaliśmy 1 maja głośniki przecież. Jak to zdobywaliście? Zostały też czekaczki, które były na dobrych pochód, głośnikach, tak? Na pochód. I we dwóch żeśmy niestety 2 głośniki. To co, pochód się nie odbył? Odbył się pochód, tylko że 100 metrów nie było dźwięku. Rozumiem, zrobiliście to po pochodzie. Tak, tak. Opole. Ciekawa jestem, czy pamiętasz to Opole, bo to bardzo ciekawa piosenka i pamiętam, że nie wszyscy ją polubili od razu. Wiesz, o czym mówię? Wiele nie. Nie. No dobrze, no to zobacz. Tam jak się niektórzy oburzali na tę piosenkę, że te dzieci z drzewa spadają, że o czym to jest, a mnie się to bardzo podobało. Wtedy i teraz, jak to przypomnieliśmy, to naprawdę jest fajny numer. Ma swój urok, bo gram w dalszym ciągu na koncertach gram ten utwór i ludzie proszą o ten utwór, naprawdę. Czarek, a... To nieźle brzmi dzisiaj te nagrania. Bardzo. Powiedz mi, czy sukces 2 plus 1 to była muzyka Janusza, to były wasze wykonania, czy na przykład teksty, które śpiewaliście, były ważne wtedy? Jak ty to przyjmujesz? Powiem ci szczerze, że nie tak dogłębnie nie zastanawiałem się nad tym, co spowodowało. Na pewno Elżbieta, to jest, ona była rozpoznawalna w całej Europie. Mówiłeś o karierze zespołu, czy zespół 2 plus 1 zrobił karierę. Zrobił ogromną, bo ta piosenka, którą właśnie żeśmy słyszeli, Zika Muzyko z Mama Chitą na czele, została wydana w 600 tysiącach płyt w RFN-ie. Było się pięknym, młodym i bogatym. Także po Mareczce za utwór, proszę bardzo. Ale na przykład, gdy śpiewałeś no choćby Windą do nieba, no to przecież wiedziałeś, o czym śpiewasz. To było ważne chyba, te teksty, nie? Teksty są bardzo ważne, bo te teksty zostały, proszę Państwa, do dzisiaj są aktualne, naprawdę. 7 lat temu czy 8 lat temu jechaliśmy na koncert pod Wrocławiem i cofnęli nas z mostu, bo już woda podniosła się ponad mosty. Uciekaliśmy przed wodą. Dojeżdżamy na górce, jakiś hotel, przyjeżdżamy, a tam Windą do nieba weselisko jest. Także do dzisiaj ten utwór istnieje. No jest bardzo smutny w sumie, ale... Ale ludzie jakoś tego nie czują, tego smutku, i to jest utwór weselny. Tak się łatwo się zrobiło. Tak. Policjant mnie kiedyś zatrzymał i mówi: ja też gram wieczorami. Basista, policjant basista. I tylko, że my inaczej śpiewamy, już mi niosą setę z Mielonym. Ale odpuścił nam. Tego autor nie napisał. Za szybko jechał. A jak się pracowało z autorem, z Markiem Dudkiewiczem? Bo on był takim waszym nadwornym tekściarzem. No tak. To raczej bardziej Janusz z nim współpracował wieczorami, tak z poniedziałku na środę przy butelce wiśniówki. To fajny gościu był, nie? Dudkiewicz. Dudkiewicz? Bardzo fajny. Tak? No to fajnie. Życiowy facet. Dobra, to w takim razie mamy dla ciebie gościa. Życiowy facet. Marek Dudkiewicz. Mój włoski saksofonista, jak zawsze mówię, ponieważ mieszka w miejscowości Włochy. Jestem chłopak z Włoch.
A jesteś od urodzenia. Sprawdzę najpierw Wiśniówkę. To przy Wiśniówce powstawały te wszystkie piękne piosenki. Ja pamiętam, że Windo do nieba kończyliśmy nad ranem i też pomarańczówka chyba tylko została w barku. Natomiast ja całe życie był miłośnikiem jednak żółtej szkockiej. Tak. Sami państwo słyszycie, jakie ciężkie jest życie artysta. Tak, artysta ma ciężkie. Tylko że jeszcze dodam, że ty poszedłeś na pewno do domu po tej ciężkiej nocy, a Kruk na pewno zagrał jeszcze koncert. Jemu się całe życie wydawało, że jest nieśmiertelny. To zdaje się był problem. Tak. I ja już dawno chciałam Marka zapytać, widujemy się bardzo często, ale nigdy ci tego pytania nie zadałam. Jaki jest twój stosunek do tego, że Winda się stała hymnem weselnym, mimo że, co już Czarek tu mówił, że to jest utwór smutny i to jest miłość zawiedziona i tak dalej, a wszyscy grają to na weselach. Żyjemy w demokracji i naród ma swoją rację. Tak? Dotarł pod strzechy przecież. To tak, oczywiście, tak. Ja widziałem takie polsko-greckie wesele z tłuczeniem talerzy, gdzie niesłychanie poważnie ta winda była wykonywana. Pan młody klęczał, dookoła trzy druhny bodajże z takimi chusteczkami tańczyły. Także nic mnie już nie zaskoczy, jeśli chodzi o windę. Spotkałem się z reżyserem tego teledysku, który chodził w internecie i on mi dopiero mówi, a ty wiesz, jaka historia była po tym weselu, ponieważ telewizja urządziła to wesele, opłaciła to wesele i w scenariuszu było, że pan młody wiesza welon na gwoździu, ona ściąga i ten welon się rozrywa. Dotarło do gości weselnych dopiero, że rozerwany welon po dwóch czy trzech godzinach. My musieliśmy z tego wesela uciekać. Podobno. A to jest jakiś przesąd. A to jest na pewno nieszczęście. Nieszczęście. No, i do goście dowiedzieli się. Bardzo groźnie, tak. Tak, dowiedzieli się, kiedy już Kruk nie chciał w ogóle stamtąd wychodzić. Mi się bardzo wesoło. Ciekawa jestem, czy ci państwo są jeszcze małżeństwem w takim razie. Jakby się państwo do nas odezwali, to by dopiero było coś niesamowitego. Mogę tak powiedzieć, teledysku, chociaż wtedy jeszcze ta nazwa nie istniała, a już był teledysk Jerzego Woźniaka. A propos roboty, to Janusz Kruk i ty, Marek, w zasadzie byliście twórcami wszystkich największych przebojów 2+1. Można powiedzieć, że spotkało się dwóch wesołych facetów. No, wiem, że nie tylko tak. Ciężko pracowaliście nocami, ale również troszkę sobie podróżowaliście po Polsce. W domu pracy twórczej, za X-ów Zakopanem. No, praca twórcza nie zawsze tam miała miejsce, natomiast był to niesłychanie dom rozrywkowy, co brało się choćby z genezy tej willi Halama. W willi Halama miało miejsce wydarzenie historyczne, o którym niestety milczy historia polskiej literatury. Mianowicie zgon poety Juliana Tuwima, który zmarł był w objęciach pięknej kobiety, no ale u nas dosyć pruderyjnie o tym nikt nie wspomina, a szkoda. Piękna śmierć. Dla poety, no fantastyczna, wymarzona. Tak? Rozmarzyłem się. No tak czy owak, stanęliśmy w progu Halamy, gdzie powitał nas Jerzy Waldor, bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie wyściska, mnie może trochę bardziej chłodno, Kruka niesłychanie serdecznie, zaproponował od razu, tak, wyraźnie przypadł mu do gustu, zaproponował jakiś toast, potem panie Januszu, może byśmy jakiś musical wspólnie napisali. Ja do tej pory nie rozumiem, czemu Kruk nie chciał awansować do grona poważnych twórców teatralnych. Z Jerzym Waldorfem, naprawdę. Bardzo serdecznie się ściskali. No to my też mamy dla was taki trochę historyczny materiał. Oj tak, to jest niesamowite, co znaleźliśmy w naszym archiwum. Na pewno obaj pamiętacie dom Janusza i Elki na Sadybie. Ten piękny, fantastyczny, tak. Niezapomniany dom. Takich domów wtedy było w Warszawie bardzo mało. Braliśmy udział w takim dużym, największym programie muzycznym europejskim, zatytułowanym Musicladem. Występowały tam osoby bardzo znane na świecie. Wilson Pickett, Suzy Quatro. A pamiętasz Betty Midler? Betty Midler, tak, wspaniała kobieta. Znam ją, wywarła na mnie ogromne wrażenie. Tak, ale dla mnie osobiście było to wielkie przeżycie, ponieważ Wilson Pickett zawsze dla mnie był postacią numer jeden w mojej karierze muzycznej. Od przed 15 lat zbierałem i zdjęcia, i płyty. I po 15 latach spotkałem się na jednych deskach. Na jednej scenie. Niestety, jak wiemy, czy nie wiemy, w momencie rozwodu niestety ten dom został podzielony, przepadł. Tak. I sprzedany. Za bezcen. A ja jeszcze chciałam powiedzieć o Klaudku, czyli o tym psie, który był... Nerwowym psie dosyć. Oj tak, jej. No, on rzucił się na Grażynę Hasę, słynną projektantkę nie mody. Tylko. No, ale między innymi, tak. No, Zasię... I pogryzł był. Tak.
i Kukulskiego. Jarka Kukulskiego? I Jarek Kukulski po latach bardzo pochwalił się mi, wiesz, pogryzł mnie wasz pies, a mówię, nie mój, to był Janusza pies. Janusza on po prostu nie znosił alkoholu u obcych. W tym jak domu. Janusz mógł mieć takiego psa, jeśli on nie znosił prawda. Alkoholu. A naprawdę. Może łyskać. Nie, ale on potem miał taki patent, Janusz, że jak goście przychodzili, to zamykał klautka. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie i państwu odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właściwie zespół 2 plus 1 nie zrobił w końcu tej międzynarodowej kariery, bo miał przeboje, jak słychać. Przedtem graliśmy już Easy Come, Easy Go. Ja uważam, że my zrobiliśmy wielką karierę, bo zarobiliśmy pieniądze. Mieliśmy swoją półeczkę w sklepach muzycznych pod literką Z, bo to 2 plus 1. Także, już w 1974 roku tak, europejski magazyn Music Week ogłosił was jako wydarzenie roku. A że tutaj nie zrobiliśmy kariery, bo każdy odsuwał od siebie papier z jakimś podpisem, bo była polska kapela, w niemieckiej firmie, no więc to już... Ale śpiewaliście przecież nie tylko w Niemczech, również Na Kubie na przykład. Na Kubie, tak, no właśnie. Na Kubie, w Hiszpanii, w Szwajcarii. Tam była nagrana po hiszpańsku California Mon Amour, prawda? Janusz przy Kalifornii wykazał się naprawdę dużą odpornością psychiczną. On był zawsze takim fajterem, jak w boksie się mówi, człowiekiem walczącym. To był mniej więcej środkowy Gierek. Wydawało się, że cokolwiek jest luźniej w powietrzu, ale nie do końca. Mieszko pieśń o Kalifornii, sławiąca uroki tej krainy dekadenckiej, zdemoralizowanej, znarkotyzowanej, no nie do końca mogła się jednak decydentom od tego, co wchodzi na antenę, podobać. I pamiętam, że Kruk wziął mnie ze sobą jako takiego asystenta, który ewentualnie mógł go wspierać elokwencją. Nabył oczywiście ogromny flakon whisky i pojechaliśmy do głównego decydenta o tym, co antena Polskiego Radia będzie grała. No i nad ranem... Kto to był? No, pozwól, że mimo wszystko... Dobrze. nie ma go już na tym świecie. Nad ranem z lekka już sfatygowany dżentelmen kiwnął głową. Numer stał się przebojem. Co więcej, trafił niesłychanie do gustów ludności w demoludach. Był gigantycznym podobno przebojem na Węgrzech. Także palmy oraz to niebo, które nie zna chmur, okazało się fantastycznym lekarstwem na węgierskie deprechy, stresy. Ale ciekawe, że palmy i niebo, które nie zna chmur, mogą być jakimś zagrożeniem dla ustroju socjalistycznego i chcą go obalić siłą, czy jakoś? Ale Kalifornia, jeszcze Mon Amour, to wiesz, mimo wszystko nie mieściło się chyba w gustach wtedy tej góry decydującej o tym, co naród ma lubić podczas choćby festiwali w Opolu i w Zielonej Górze. Panowie, dziękujemy, że byliście z nami. Marek Dudkiewicz. Cezary Ślązak. Mówiliśmy o zespole 2 plus 1, ale postanowiliśmy kolejny odcinek Wideoteki także poświęcić zespołowi 2 plus 1. A jeszcze jedno, jeśli można, przepraszam. Jesteśmy w pięknym miesiącu czerwcu, w którym to miesiącu Janusz nas opuścił. Gdybyście, kochani, mieli akurat taką ochotę i byli w Warszawie, to pamiętajcie, że grób Janusza jest na cmentarzu na Wólce Węglowej i tam można kwiaty składać. Za tydzień będą trochę inni goście, ale będziemy mówić. A ja witam w studiu specjalnego gościa programu Niech Żyje Bal. Cezary Ślązak, zespół 2 plus 1. Jest mi szalenie miło, że przyjąłeś zaproszenie i jesteś tutaj dzisiaj ze mną. I to naprawdę jest bardzo, bardzo szczere, bo powiem szczerze, że od lat jestem ogromnym sympatykiem wszystkich piosenek zespołu 2 plus 1, wszystkich wykonań zespołu 2 plus 1, które się pojawiły i na płytach, i tych koncertowych, bo takie też widziałem. I byłem nawet w fanklubie zespołu 2 plus 1, proszę sobie wyobrazić, w latach 80. No wtedy już taki byłem bardziej kumaty i mogłem sobie na to pozwolić. Przytłoczyłem tym wszystkim, ale chcę tylko powiedzieć, że taka ilość przebojów, jaka się przytrafiła wykonawcy, to się nie zdarza często. To jest, zresztą w różnych zapiskach można znaleźć, że zespół 2 plus 1 jest wykonawcą, który wywarł ogromny wpływ na polską muzykę popularną. Czy czujesz takie obciążenie z tego powodu, czy po prostu cieszysz się, że jesteś częścią tego wszystkiego? Paweł, no tyle powiedziałeś dobrego, że muszę się zapytać, co pijesz. No. Witam Państwa, dzień dobry, Paweł. To samo. Chodzi o to, że nigdy nie przywiązywałem wagi do pracy, która już była wykonana, zawsze do przodu.
A to nie moja zasługa, że tyle przebojów powstało. To Kruk był tak pracowity. Znaczy... To był pracuś nad pracusie. Więc teraz przysłał mi fan z tego fan klubu, w którym prawdopodobnie byłeś, przysłał mi wszystkie wykonania grupy i pracy w studiu, więc jest tego 6 bitych stron pisane druczkiem. Ja mówię, Boże, ja tyle czasu spędziłem w studio, a to jest tego, i są rzeczy, których ja nawet nie pamiętam, są tytuły. No tak wytrwało jest. No także, no, dziękuję bardzo, że mnie zaprosiłeś i że porozmawiamy o tym, ale trochę jestem zdziwiony, powiem ci szczerze, to co powiedziałeś, że no jak to, przecież ty byłeś wielką gwiazdą, a jeszcze ty jeszcze mówisz, że... W latach 80. wystartowałem, ale żeby wystartować, to trzeba się na kimś wzorować i kogoś słuchać, prawda? Nie wiedziałem o tym. Naprawdę. Tak. No to ty naprawdę. Zresztą nawet podczas tych tras koncertowych, których dziś się widywaliśmy i no ja pamiętam, jak gdzieś w Stanach nawet, które biegały za twoim autokarem, no wiem, że to była wielka kariera. Ogromna kariera w Polsce, ale ogromna kariera w Niemczech. Już w połowie lat 70. chyba firma Autobahn. Autobahn Records, tak. Wydawała. Na początku były to piosenki, które były też kompozycjami Janusza Kruka, bo to było Ding Dong, które było Ring Ring, prawda? Tak, tak. I wtedy jakoś udawało się również te polskie przeboje na tamten rynek przenieść, no, a później już otwarci, inaczej. To była firma, która miała zamiar wypromować nas. Jako wykonawców? Jako wykonawców. No przecież nie, oni też na tym zarabiali i widzieli w tym potencjał duży, więc poza tym jeszcze był rynek NRD, tak. Pamiętajmy tak, o tym, oczywiście. Że my byliśmy bardzo popularni w NRD, no i oni musieli się, telewizja była odbierana I tu. Z zachodu i ze wschodu, także tu równość musiała być. Rzeczywiście, no... Był to wielki sukces polskiej muzyki, ja to tak nazywam, że polskiej muzyki rozrywkowej, ponieważ ja nie wiem, ile teraz jest złota płyta w Polsce, ale... 15 tysięcy. 15, a tam było 600 tysięcy płyt sprzedanych utworu Mama Chita. 600 tysięcy, więc ja byłem piękny, młody i bogaty. Po marce za numer. Po marce za płytę, tak? Za płytę, tak. No to były to wielkie pieniądze na owe czasy. Byłem bogaty facet, no. Ale to nie było sztucznie naganiane, tylko naprawdę to pokazała się polska kapela i natychmiast od razu karia. Mama Chita, przypomnę tylko z płyty Easy Come Easy Go. Oj, tego ja nie pamiętam, no chyba tak. Zespół 2+1 z programu Music Laden z Niemiec, piosenka Easy Come Easy Go z albumu, który został wydany w 1980 roku. Pierwszy album anglojęzyczny na tamtym rynku. Później był jeszcze Warsaw Nights, prawda? Tak. I jest jakieś single. Chyba ostatnim takim nagraniem anglojęzycznym było chyba Rocky Doctor, z tego co pamiętam. Tak, nie pamiętam dokładnie kolejności, ale no oczywiście Rocky Doctor, Mama Chita, osobny single zupełnie. Lady Runaway. Lady Runaway, tak jest. My Gypsy Lady też było popularne. Tak, tak. Dużo Warsaw tych Night, no dużo, no, dużo, dużo. Ale w Polsce bali się puszczać tych utworów i ja się z tego powodu nawet cieszę, dlatego że teraz jak gram koncerty na przykład, to jeżeli gram te obcojęzyczne utwory, to dla nich jest, dla publiki jest nowość, bo w Polsce nikt tego nie lansował, bali się tego rzeczywiście lansować. Jeżeli chodzi o promocję... I mam nowy materiał, znaczy stary, nowy. Chciałem zapytać o jedną rzecz. Podobno na 15-lecie zespołu był taki pomysł, żeby każdy z członków zespołu wydał swoją solową płytę.
Ukazało się też wtedy, chyba w 1986 roku, jakieś nagranie solowe, które firmowałeś swoim imieniem i nazwiskiem. Bezpieczny kurs, nawet było... Bezpłatny kurs, przepraszam. Tak. Nawet było, weszło na listę przebojów w programie pierwszym. Tak, rzeczywiście. No, no przypomniałeś. I co? I nie korciło, żeby coś dalej z tym zrobić, żeby nie jakaś było taka czasu. Solowa płyta? Nie było. Ja to cały czas mówię, Paweł. Jesteśmy muzykami. Mhm. Wiesz o tym dokładnie, że nagrać w tej chwili, to mógłbyś przy takich przebojów nagrać 10 dziennie. Mhm, kto to kupi? Mhm. Jak to sprzedać? Tego nie umie robić. Artysta niech się zajmuje nagraniem, od reszty są menadżerowie albo menadżmenty, albo wytwórnie płytowe, tak powinno być. Po programie poproszę takie dwa nazwiska. Dane. Zespół 2+1 nadal działa. Z tego co wiem, dalej gracie koncerty, są już zaplanowane teraz na sezon letni. Jest oczywiście nowa wokalistka, bo Elżbieta wycofała się. Tak. I nie uczestniczy w tym życiu artystycznym. Pamiętamy ją, oglądamy ją oczywiście w teledyskach, kibicujemy cały czas. Natomiast w tym składzie, który teraz występuje, jest nowa wokalistka i są też nowi muzycy, którzy grają. Tak. Występujecie i śpiewacie oczywiście przeboje 2+1, tylko, wszystkie. Oczywiście wszystkie utwory Janusza, bo przecież ludzie po to przychodzą. I cieszą się one na pewno ogromnym powodzeniem. Tak, w sezonie gramy koncerty po 3-4 tysiące ludzi. Mm-hmm. Nawet w pewnym mieście przed prezydent miasta wyściskał cały zespół. Panie Czarku, ja nie widziałem swojej wiochy zebranej naraz, że ja mam tyle dusz w swojej... Nie w swoim mieście. Chciałem powiedzieć i pokazać przede wszystkim, dlatego że ukazała się bardzo piękna kolekcja zespołu 2+1, zawierająca zremasterowane materiały z pierwszych płyt zespołu 2+1, takie jak Nowy Wspaniały Świat, Suita Aktor, jest też płyta Wyspa Dzieci, jest płyta Tat na Drodze. Tak. I są też piosenki zespołu 2+1 wykonają współczesnych artystów, to jako ciekawostka oczywiście, ale jest też DVD z teledyskami oraz filmem promocyjnym, który wyrysował Jerzy Woźniak. Także pięknie wydana kolekcja z super zdjęciami i z informacjami na ten temat. Ja tak reklamuję, dlatego że cieszę się, że pojawiają się cały czas jakieś wydawnictwa dla fanów zespołu i dla tych, którzy jeszcze nie znają wszystkich piosenek, a tutaj naprawdę mogą zapoznać się. To ma być kolekcja. Ja pierwszy i to właśnie moja płyta tak piękna, a następny nie wiem, kto uczestniczy w tej kolekcji, czyli nie wiem, czy to jest tylko ta 2+1, czy... Zobaczymy. Znaczy myślę, że jeżeli chodzi o wydawnictwo, to pewnie jest to różnie, natomiast w tym akurat są bardzo ważne albumy dla zespołu, prawda, na których jest mnóstwo przebojów, a co najważniejsze są też teledyski, gdzie można sobie obejrzeć, jak zespół wyglądał i w latach 70. i w latach 80. Ta płyta może być do wygrania dla was, moi drodzy widzowie programu Niech Żyje Bal. Pytanie będzie trudne, bo trzeba będzie napisać aż 10 tytułów płyt, które zespół 2+1 wydał od początku działalności, od 1971 roku, aż do ostatniej płyty, która pod koniec lat 80. się ukazała, do płyty Antidotum. Tutaj oczywiście mała podpowiedź, ale trzeba wymienić wszystkie 10 tytułów. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo trudno, bo prawdziwi fani powinni sobie z tym poradzić. Ja ciebie tylko poproszę jeszcze później o podpisanie z planu programu Niech Żyje Bal. I co? I życzę tak wspaniałych koncertów, wielkich sukcesów, mnóstwa fanów i kolejnych wizyty w programie Niech Żyje Bal, bo byłoby miło. No to właśnie. Chętnie przyjdę, chętnie będę uczestniczył w twojej pracy. Bardzo się cieszę. Dla widzów programu.